Masz coś jeszcze w garażu fajnego? Pewnie, że mam. Kurde, o, pokazuj. To zaraz do niej przejdziemy. Już idziemy. A będzie można się przejechać tym? Wydaje mi się, że tak. O kurde. Co nabor tutaj nam pokaże? Ja myślałem, że tobie coś się stało. Nie, ja mam wszystko w porządku. A. Tu mamy skutera za 50 zł. Jest rozebrany chwilowo, jest malowane plastiki. A to nie jest ten mój? Nie. A gdzie jest mój? Twój ze stodołą stoi, pocięte ramy, na złom idzie. Żartujesz, a kasa? No jak będzie ten, to ci wdał, nie? Honda jeszcze stoi. Panięta. No właśnie, ścigacz ty, no kurde, co ty? Panięta. Coś ty. No. Aku? Jo. No ale co, będziesz nią jeździł, tą 600? No tylko, że trzeba ją zrobić, nie? Aha, ale co masz do zrobienia w niej? Do synchronizacji goźniki są. Aha. I jak się nagrzeje, to zdycha, nie? Odcinaj zapłon, jak się nagrzeje. Aha. Więc coś trzeba z dyskrownikiem zrobić. Dlaczego? Kurde. Nie wiem, co się dzieje. O, ty z mojego miasta to kupiłeś? No. No wtedy byłem u ciebie, nie? No. Co ten? No i co, takiego padło ci sprzeda? Znaczy, wiesz co, ona dosyć chodziła, nie? Tylko później się zaczęły z nią problemy, nie? Aha. Regulator napięcia też wymieniłem, bo to... A, padać, no to nie? Zawsze pada. Tak, nie? A co to jest Honda? CBR-ka 600. CBR-ka. W CBR-ce zawsze padają. No, to jest to. To ja wiem. No, to no. Ja też to kupowałem. Ty, ale wiesz za ile ja to kupiłem? Tak, ten trzeba kupić ten droższy, bo te tanie padają od razu. To wiesz co, było 10 lat temu, kupiłem to za 650 zł. Tak, jak kupi się ten najtańszy, to 100 km maksymalnie zrobi. Tak. Tak. I właśnie mi też mówili, nie? Do CBR-ki. Ale była cała malowana, nie? Bo ona była zielona, taka jasna. Aha, teraz aha. Jest czarną, taka. Ale to ty ją malowałeś? Tak. Aha. Może wam teraz się zakurzyła trochę. Ona jest takim... Taki coś zielony. Taki nierówny, nie? Chodzi ale o to. Zieleń jakaś. Takie przejścia ma, nie? Jak ten czarna i takie czarna, przejścia w zieleń. Zieleń. I co? I tu rządziłeś po prostu? No. Na kole? Nie, na kole nie. No kole nie. Fajna czapeczka, wiesz, mi się podobają twoje czapeczki, są zajebiste, nabor. Nic ci nie zabrałem ze sobą, wiesz? Nie? Nic nie mam, nic kurde. Nie mam. Kuźwa, nic nie mam. Ale następnym razem będę miał. Mam nadzieję. Bo to wszystko w sceniku jest, wiesz? To jest za 5 dych do opitolenia ten skuter, mówisz. Ja go kupiłem za 5 dych. Aha, to nie jest nasel. Nie, na razie nie. Ja nie to tylko to tamto, co tam stoi, to zaraz obczaimy, to zaraz ugadamy. No. Lubisz się handlować? Pewnie, że tak. Tak? A jesteś ostry taki handlisz? Nie ma to tam. Nie ma zmiłuj? Nie ma. Nic nie... Ja pierdzielę, aż się boję zapytać, ale dobra. No słuchaj, no to kurde, ale ta opona też do wymiany. Też ty do wymiany, no. A ty przód jaką masz? 16 czy 17? W szali? Zaraz ci powiem, nie pamiętam. Bo ona tutaj stoi dłuższy czas. Właśnie, 600. Bo przód jest zdrowy cały, nie? No, ale jaka jest ta felga? Kurde, nie ma tego napisane. Bo ja mam 16, wiesz, i jest problem z oponami, nie? Są drogie w ogóle. 17. 17, no to nie będziesz miał problemu, nie? A powiedz jeszcze, który rok to jest? 98. Moja 99, no to mam młodszą. Młodszą. No. A wiesz, jaki rok ten skuter ma? 18. 13. Za 50 zł. W stanie idealnym. A czemu już go tak doprowadziłeś? Nie, wiesz, to mam tylko miał plastiki porysowane, idą do nakierowania, z tego wyczyścić całego, nie? Aha. Licznik wymieniłem. A to jest 50-ka? 50-ka, ale będzie 150-ka. O! Słuchaj, jeszcze coś chciałem się zapytać. 98 rok, ile ty dałeś za tego ściga? Za tą Hondę dałem 4. No to niedużo. Czy tam 4500. No ale co z tego, jak teraz masz kurde roboty, kupa przy niej? Czy ja wiem, czy kupę tylko te gaźniki, więc synchronizować. A myślisz, że synchronizujesz gaźniki sam? No jak najbardziej. Tak? To jest ważne do nabora, to wszystko jest. To wszystko idzie zrobić. Tak. Nie ma rzeczy niemożliwych. No to dzięki nabór, że pokazałeś sprzęta swojego. Mam nadzieję, że kiedyś dasz się karnąć tym. No pewnie, co? Że dam. No. A co tu ty masz? To jest ten w razie jakby przysuszyło w drodze. Nie, to jest od tego, od amortyzatora. O, amortyzatora, ale tak dziwnie tutaj jest ułożony. No nie, tak to było, jak już ją kupiłem, nie? Aha. No. Bo no tu dobra, jest regulacja no też. Ale jak to brzmienie chociaż nagrałeś kiedyś? Mam. Jak to? Masz? Mam, podeślę ci. Podeślij. Znajdę. Nie, chodzi pięknie, bo wydech nie jest seryjny, nie? No wydech tutaj widzę, co to jest. Full? Fuel. Pierwsze widzę taki wydech fuel. To z dawnych lat chyba, co? Ale nie jest pierwszej świeżości. Tak po 500 chodzą, no. Więc nie wiem, chcę jakiegoś ekrapa kupić do niej.
Albo Xila. Tak. Xila na pewno dostaniesz, wiesz? Ja mam Xila w Fireblade'zie i to ładnie pasuje. Widziałem ostatnio na TikToku taką samą CBR-kę chyba ktoś miał u ciebie na TikToku. U mnie? No. Niemożliwe. Ale tak w takich malowaniach? Nie, 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 w takich jak... Nie, no zwykła stara CBR-ka. A, stara, a. No. Czaje baza. Moja jest u mechanika. Nie u Nabora, a u innego. I po świętach będzie do odbioru. No to pośmiewaj. Kurde, no jak ty zrobisz, to możemy się gdzieś spotkać, nie? No pewnie, że tak. Ja w Bydzi, nie? O. Dobra. Czekaj, zaraz ci znajdę, tu mam trochę filmów z nią. Bo my nią na kołach wracaliśmy, nie? Z Inowrocławia. Aha. My ją aha. nie braliśmy na lawetę. Czyli jakoś jeszcze szła. Tak. I to nie byle jak, nie? Bo później zaczęło się z nią. Oj, Nabor to jest, mówię wam, taki tak model, tak wyglądało Rio, jaki kupiłem. Aha. No, prawie nic, rama. Tragicznie, prawie. Tragicznie, no i na supermoto było. Mhm. Pokaż brzmienie tego ściga. Już ci szukam. Dawne lata, dawne czasy. Zeszły rok. No, wakacje. No to ona już rok może u mnie stać, nie? Ja w maju. Gumę paliłeś? Była palona do ostatniego biegu. Tak? Ale nie ja paliłem, tylko kolega, bo policzyłem, żeby sobie pośmigał. A powiedz, a na koło dałeś? Na koło dałeś? Niech skończy tą oponę. Nie, nie dawałem jeszcze na koło. Nie próbowałem nawet jeszcze nią. Ale ja też dużo nią nie pojeździłem. A masz tutaj amor skrętu, powiedz? Nie wiem, chyba nie. Nie ma. Nie, tu nie ma. A do ilu się kręci? Co, obrotów? No. Wiesz co? Ona 14? Na pewno kręciła do maksa, tylko nie wiem, a czy ile ten... ma? A ile 15. Ma? 15. O. Do 15, kręci do maksa, nie? Tak przy 12 się zatrzymuje i od razu jest strzał do 15, nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy obrotowe się suszko. Fajnie ona... byśmy pościgali, a te plastiki tylne gdzie masz? Mam, wypolerować je muszę tylko. Tutaj też muszę trochę wypolerować, bo też takie się... Widzisz, taka się no. zrobiła. Ale fajna, no 600 są naprawdę fajne, nie? Szkoda, że ich nie produkują, kurczę, nie? No. Podobno się nie opłaca 600, bo by kosztowały tyle co 1000, mała różnica. No tak samo jak moja chodzi. Wszystkie Hondy tak samo chodzą. To jest ten sam silnik. No. Zaraz jeszcze znajdę, jak do odcina ona dziś tu dostała. Ale kopciła. Kopciła, no. No. Ssanie mi się uszkodziło, na jednym gaźniku się wygięła ta blaszka. Aha. Załączająca ssanie i tak, kurczę. No ciekawe, co z moim Fireblade'em będzie. Gdzieś tu mam jak do odciny, ona fajnie kręciła. Ile najszybciej jechałeś nią? Ja nią 150 najszybciej. Bo tak nawet szczerze mówiąc nie miałem zbytnio gdzie i kiedy. No to masz fajną obwodnicę. No, niby, tam była też ta droga zamknięta, nie? Też było spoko do pojeżdżenia, mhm. ale już nie zdążyłem. Gdzieś mam bez wydechu, jak do odciny dostała. Wow. Ale klepie. Mhm. Nie, ale silniki akurat... to wszystko to samo chodzi, nie? Mhm. Jakbym słyszał moją po prostu i patrz, tu 900, tu 600, a nie ma różnicy. No. Ale kurczę. Te dwie paki to ci powinna pójść, nie? Bez problemu. Bez problemu. Bez problemu. Do 230 pewno pójdzie. Mój Fireblade, nie wiem, chyba z 250, 260 poleci. Tak, no. One tak się kręcą. A Ducati leciał 300. O. Równo. No jo, może, no. I to no. bez ściemy, nie? Ja wiem, że tak. Maneta na full, nie? Jak Ducati jeździłem, to maneta na full. No, tak było, tak było. Na autobanie niemieckiej. No, taka prawda. Nie mogę gdzieś tego znaleźć, jak do odcinka kręciłem. O dobra, no to następnym razem. Chyba na żywo ją nagramy. Jeszcze mam gdzieś coś, z, jak była jeszcze niemalowana, jak była w starym kolorze. O to dawaj. O, tak by błotnik był tylny pomalowany. Kiedyś? Nie mam go. Z... Nie. To jest teraz. To teraz ja robiłem, tylko że jest na słońcu, nie tak wygląda. Mm-hmm, mm-hmm. Ona tak cała wygląda na słońcu, taka ma przejścia. Nierówne. Aha. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Widać. A. Dobra, zaraz ci pokażę, jak ona. O, tu była podkładem pomalowana. Trochę było z nią zabawy, nie? No, jestem ciekawy, czy ogarniesz gaźniki. No. Postaram się. Spróbuję, a jak nie, to trzeba będzie je oddać gdzieś, nie? No. O, tu jest przed malowaniem. Kopci cały czas. No, kopciła wtedy, o. Teraz już tak nie kopci. Aha.
Tam było coś na z uszczelniaczami, nie tak. O, tak wyglądała przed malowaniem, nie? No to faktycznie teraz to już wygląda fajnie. Taki ten kolor taki... No nie, taki kawa z Kawasaki wybleknięte. No. Dobra, to tyle o ścigu. Dzięki. Trzymajcie się. Nara. O, wychodzi. Próbuję. Pal, pal na bor. Nie odpali. Może paliwa nie masz, ale kręci ty. Oj, siądzie. Nie, to nie. W ogóle to jest, patrz to, patrz na licznik, nie? Czekaj, no. Jest 0. No. Przekręcę zapłon. Jest 40. O, to coś masz nie tak. Coś jest nie tak, no. Coś jest nie tak. Nie wiem. A, nie odpalę, trzeba ją zrobić w końcu. Trzeba pośmigać. To tak nie może być. Chodź na bór się targować teraz. Idziemy. Idziemy. Co z tą rieją moją? Znaczy jeszcze nie moją, ale prawie. I got brought in Atlanta, just to be in the family.